Bardzo dziękuję pani profesor za zaproszenie, za możliwość właśnie taką dopięcia klamrą mojego wystąpienia sprzed 10 lat w Poznaniu, które oczywiście pamiętam i doskonale te wspomnienia z dnia Kanady gdzieś żyją w mojej głowie. To było bardzo cenne doświadczenie i cieszę się, że tym razem też mam możliwość pokazania jakby fragmentu zarówno tego, czym się interesuję naukowo, jak i oczywiście fragmentu Kanady szerszej publiczności. Dziękuję za zaproszenie i ja spróbuję w miarę tak syntetycznie opowiedzieć to, co przygotowałem dla Państwa, żeby pokazać taką pewną panoramę przemian, która w Kanadzie Północnej, Arktycznej się w ostatnim stuleciu dokonała. A na końcu zostawię trochę czasu, żeby mogli Państwo też zadać jakieś pytanie, jeżeli tylko będą Państwo mieli taką ochotę. Może jeszcze tytułem wstępu dwa słowa o moich zainteresowaniach. Tak jak pani profesor Rzepa powiedziała, reprezentuję Katedrę Studiów Kanadyjskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Jestem z wykształcenia politologiem i to te głównie te sprawy dotyczące zarówno polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej Kanady mnie interesują, a w ostatnich kilku latach w szczególności interesuję się różnymi wymiarami przemian odbywającym się w Arktyce, w szczególności właśnie w Arktyce kanadyjskiej, zarówno w takim wymiarze międzynarodowym, jak i takim wewnętrznym. I dzisiaj bardziej o takich kwestiach wewnętrznych chciałem Państwu powiedzieć, o przemianach politycznych z punktu widzenia no, tych rzeczy, które są interesujące dla politologów, ale nie tylko dla politologów, bo myślę, że dla osób, które się w ogóle interesują kulturą Kanady, społeczeństwem Kanady, to te zmiany, które w północnej Kanadzie się dokonują w ostatnich dekadach w szczególności, są ważne, są interesujące i one mogą dać taką wiedzę, która pozwoli na też sobie wyobrażenie, jak w następnych dekadach w ogóle Kanada się może zmieniać, bo północ Kanady jest o tyle specyficzna, że te społeczeństwa trzech północnych kanadyjskich terytoriów, czyli Yukonu, terytoriów północno-zachodnich i Nunawut, w dużym stopniu składają się oprócz tej ludności eurokanadyjskiej z ludności rdzennej. I te relacje, które te dwie grupy ze sobą budują w ostatnich dekadach, no, może stać się takim wzorcem dla innych części Kanady. Ta polityka pogodzenia ludności rdzennej Kanady i potomków osadników jest jednym z kluczowych kwestii, w której w Kanadzie właściwie są przez w ostatnich dekadach jest próba wyjścia z pewnego klinczu, impasu i północ może być takim wzorcem, który daje pewne wskazówki, jak to się może odbyć. Ja na początek przygotowałem taki cytat, jego autorem jest Kenneth Coase, który jest jednym z takich najważniejszych historyków północnej Kanady, autorem no, kilkunastu takich klasycznych książek, ale też taką osobą, która próbuje spojrzeć w przyszłość rozwoju Kanady. No i on właśnie twierdzi, że to ta północ Kanady przyniesie pewne rozwiązania, które na przyszłość Kanady wpłyną. I to jest tak, że jak się popatrzy przez ostatnie lata, no to arktyczna część Kanady na pewno jest tematem popularnym. Popularność, no w szczególności na fali tych przemian klimatycznych, zmian klimatycznych odbywających się właśnie, czy dotykających każdą część naszej planety
rośnie. Arktyka jest tym takim hotspotem, jeśli chodzi na przykład o wzrost temperatury, topnienie lodów i zmiany, które są widoczne już dzisiaj, no więc automatycznie to powoduje szereg innych przemian, jak na przykład powstawanie nowych szlaków żeglugowych, czy różne kwestie związane z prawem międzynarodowym w zakresie suwerenności nad wodami, zwierzchnością nad biegunem itd., itd. To część z Państwa doskonale wie, że Arktyka jest częstym tematem nawet artykułów prasowych. To samo oczywiście dotyczy kanadyjskiej części Arktyki. Ale ja myślę, że wśród części przynajmniej obserwatorów Arktyka też staje się popularna ze względu na właśnie takie przemiany o charakterze prawno-ustrojowym, które się rozgrywają na północy. I tutaj w szczególności to jest na fali przemian związanych ze znaczeniem praw ludności rdzennej w Kanadzie, pierwszych narodów czy Inuitów. To takim symbolem jest oczywiście powstanie terytorium Nunawut, najmłodszej części Kanady, w którym jest terytorium, w którym ludność, w ramach ludności dominują Inuici. No jest takim symbolicznym elementem uznania praw tej grupy. Na północy to oczywiście było łatwiejsze do rozwiązania, bo pozostałej ludności nie jest specjalnie dużo. Ale też myślę, że właśnie takie dojrzewanie polityczne pozostałych mieszkańców północnych terytoriów jest też takim elementem, który wpływa na to, że to zainteresowanie rośnie. Ono może nie jest jakieś bardzo znaczące, ale myślę, że warto też ten element podkreślić i mam nadzieję, że to, co Państwu dzisiaj powiem, to też gdzieś pozwoli na jakieś takie wyciągnięcie szerszych refleksji nad w ogóle przemianami w Kanadzie. Ja myślę, że na potrzeby dzisiejszego spotkania takie dwa kluczowe trendy bym chciał, żebyśmy sobie spróbowali przeanalizować. Pierwszy element to są tak zwane porozumienia ziemskie, Land Claims Agreements, które są zawierane między władzami publicznymi Kanady, między władzą, przedstawicielami rządu federalnego, przedstawicielami rządów poszczególnych części Kanady, czy to terytoriów, czy prowincji, a reprezentantami poszczególnych grup ludności rdzennej. Zaraz o nich szerzej powiem i pokażę, jak to w ogóle wygląda dzisiaj w Kanadzie, w szczególności na północy, ile tych umów jest i jaki one mają charakter, ale jeszcze jeden dodatek, część z tych porozumień ziemskich zawiera też tak zwane porozumienia samorządowe i one regulują pewne instytucje, które te grupy rdzenne mogą zbudować, które mogą przejąć część odpowiedzialności za pewne zakresy działań, które dotychczas inne gałęzie władzy wykonują, czyli na przykład mogą zajmować się kwestiami związanymi ze szkolnictwem, z jakimiś takimi elementami, które władze miejskie w innych częściach Kanady się znajdują, ale też te porozumienia dają pewną osobowość prawną grupom rdzennym, na przykład pierwszym narodom. Ale drugi trend jest właściwie równie ważny i on się bardzo często zazębia z tymi porozumieniami ziemskimi ze względu na liczbę ludności rdzennej na północy, to jest tak zwana dewolucja, czyli przekazywanie uprawnień władzom poszczególnych terytoriów z poziomu federalnego, czyli przez rząd federalny przekazywane są kolejne uprawnienia na rzecz władz publicznych terytoriów i te terytoria stają się mniej więcej takimi odpowiednikami pod względem uprawnień prowincji. I to jest taki proces, który właśnie w ostatnich dekadach się w Kanadzie odbywa, w niektórych terytoriach został już praktycznie zakończony. Ja dlatego wybrałem Yukon jako przykład, na którym będę starał się Państwu pokazać te szczegóły działania tych porozumień, bo Yukon ten proces dewolucji zakończył najwcześniej i w ogóle w procesie też zawierania tych porozumień z ludami rdzennymi jest generalnie w czołówce Kanady
To jest, wielu obserwatorów mówi, że unikalne pod tym względem terytorium. No więc spróbuję Państwu na przykładzie analizy tych dwóch trendów pokazać, jak te przemiany wyglądały. Tu jeszcze taki kilka słów wyjaśnienia, o co chodzi w porozumieniach ziemskich i porozumieniach samorządowych. To oczywiście w pewnym dużym uproszczeniu pokazuje, bo w ramach tych porozumień jest szereg również innych elementów. W dalszej części postaram się trochę do tego odnieść, ale najważniejszym na pewno tą kwestią, która jest w tych porozumieniach regulowana, to są prawa do ziemi, prawa do posiadania ziemi, czy takie tytuły własności ziemi, i poszczególne grupy, które podpisują te porozumienia, dostają po prostu prawo własności, takie pełne prawo własności na części swoich tradycyjnych terytoriów. Do części terytoriów dostają innego rodzaju prawa, na przykład prawo do polowań, czy prawo do połowów ryb, szereg jeszcze innych praw, o których też jeszcze będę później mówił. A drugim elementem jest oczywiście właśnie ta samodzielność w zarządzaniu własnymi sprawami i możliwość przejmowania odpowiedzialności za pewne elementy władzy, które mogą być samodzielnie decydowane przez te poszczególne grupy. Porozumienia ziemskie i trochę później porozumienia samorządowe to jest, jak Państwo widzą, dosyć niedawna część historii relacji Kanady z ludami rdzennymi, bo pierwsze takie porozumienie o charakterze właśnie tych porozumień ziemskich zostało zawarte w 1975, notabene dotyczyło północnego Quebecu. Ale od tego czasu właściwie cała północ Kanady jest objęta tymi porozumieniami. Północ, czyli te obszary, które mniej więcej znajdują się na północ od 60. równoleżnika, jest pod tym względem wyjątkowa w Kanadzie, bo te regulacje są w największym stopniu zakończone już, i to zarówno dotyczy Inuitów, jak i pierwszych narodów, czyli tych różnych plemion indiańskich, które na obszarze Kanady zamieszkują. 25 porozumień samorządowych i porozumień ziemskich dotychczas zostało zawartych. Zwykle te negocjacje są długie, trwają czasami nawet dekady. I co jest istotne, też pokazuje, dlaczego ten przypadek Yukonu jest unikalny, że z tych 25 porozumień aż 11 dotyczy Yukonu, aż 11 zostało zawarte przez pierwsze narody Yukonu, bo to te grupy w Yukonie te porozumienia podpisywały. I jedna drobna różnica, te porozumienia, o których przed chwilą powiedziałem, one się różnią od tych wszystkich być może znanych przez Państwa historycznych traktatów, które w czasie, no w szczególności w XIX wieku, były podpisywane przez władze kanadyjskie, zarówno jeszcze wcześniej w czasach kolonialnych i później w momencie, kiedy już Dominium Kanady powstało w 1867. One mają zupełnie inny wymiar, ich zawartość jest inna, sposób powstawania negocjacji jest już dużo bardziej współczesny, i w ogóle północ pod tym względem to jest zupełnie inny. Północ Kanady w momencie, kiedy te najbardziej znane traktaty, tak zwane traktaty numerowane, były w XIX wieku podpisywane z różnymi grupami, była na marginesie, całkowitym marginesie zainteresowania władz w Ottawie, więc nawet jeżeli te traktaty, jak Państwo widzą tutaj tym zielonym kolorem są zaznaczone, te, które były, są tak zwanymi historycznymi traktatami, czyli przed rokiem 1975 zostały zawarte, nawet jeżeli one obejmowały część terytorium arktycznego Kanady, tutaj ta północna część tego zielonego koloru sięga w terytoriów północno-zachodnich i Yukonu, no to na północy akurat ich implementacja pozostawała wiele do życzenia. Już sam proces podpisywania był wątpliwy, jeśli chodzi o zrozumienie tego, co było podpisywane przez przedstawicieli ludów rdzennych, ale ich implementacja była jeszcze dodatkowo
czymś, co nie było istotne. Na przykład żadne rezerwaty poza jednym wyjątkiem na północy nigdy nie powstały. Mówię o tych obszarach zajmowanych obecnie przez terytoria kanadyjskie. No ale oczywiście od czasów tych XIX-wiecznych prawa ludności rdzennej zaczęły się zmieniać, czy zrozumienie tych praw, akceptacja istnienia tych praw zaczęła się bardzo, ta ewolucja jest bardzo daleko posunięta i to w szczególności zaczęło się no mniej więcej po 100 latach od momentu, kiedy terytoria północne weszły w skład Dominium Kanady, czyli w latach 70. już w wieku XX. I to, co Państwo tutaj widzą na slajdzie, to jest takie pokazanie tych najważniejszych momentów, kiedy te prawa były formowane, kiedy te prawa, istnienie tych praw było, stało się akceptowalne przez publiczne władze kanadyjskie. To nie był prosty proces. To był proces, który w większości wypadków musiał, czy wymuszał walkę o te prawa w sądach. I czasami te sprawy sądowe trwały przez kilka dekad, zanim sędziowie w Kanadzie uznali, że te prawa w dalszym ciągu istnieją. Jakby akceptacja istnienia tych praw zaczęła się od takiej słynnej dla tej kwestii sprawy z 1973, tak zwanej sprawy Caldera. Mimo że decyzja była niekorzystna, Calder reprezentował taką być może znaną grupę rdzenną Niszga z dzisiejszej Kolumbii Brytyjskiej. To jest jeden zresztą dzisiaj z grup, która ma prawo samorządu i ma rozstrzygnięte kwestie związane z własnością ziemi. Mimo że ona wtedy była niekorzystna dla Caldera i dla Niszga, to zaczęła się akceptacja w ogóle istnienia takich tak zwanych pierwotnych praw ludności rdzennej, czy istnienia praw, które nie wygasły i w szczególności praw własności ziemi. No i oczywiście w momencie, kiedy sądy zaakceptowały istnienie tego prawa, państwo kanadyjskie zaczęło uruchamiać politykę, która no, miała między innymi doprowadzić do rozpoczęcia negocjacji z tymi grupami. Tych grup rdzennych w Kanadzie jest ponad 600, więc to nie są proste kwestie. Oczywiście mamy w kolejnych latach następne sprawy sądowe, które trochę uszczegółowiały, czym są te prawa pierwotne ludności rdzennej. W końcu, w momencie, kiedy w Kanadzie była dokonywana tak zwana patriacja konstytucji, czyli reformy konstytucyjne na początku lat 80., które zakończyły się uchwaleniem nowej konstytucji w 1982, prawa ludności rdzennej znalazły swoje umocowanie konstytucyjne. One są zapisane w konstytucji, między innymi w artykule 35, który mówi, że prawa traktatowe i prawa pierwotne ludności rdzennej są gwarantowane. I to jest oczywiście milowy kamień w rozwoju praw ludności rdzennej, bo jeżeli one mają umocowanie konstytucyjne, no to oznaczało, że ludność rdzenna ma dużo większe możliwości, jeśli chodzi o dochodzenie swoich praw. A ostatnią zmianą tutaj, którą Państwu pokazuję, to jest uznanie praw do samorządu ludności rdzennej. I to uznanie zajęło jeszcze kolejną dekadę władzom Kanady. Dopiero w połowie lat 90. została uruchomiona taka polityka akceptacji faktu takiego przyrodzonego prawa grup rdzennych do zarządzania własnymi sprawami. I to może nie brzmi jakoś bardzo rewolucyjnie, ale tak naprawdę miało rewolucyjne skutki, bo jeżeli grupy rdzenne są samorządne, no to oznacza, że regulacje, które państwo kanadyjskie od XIX wieku w stosunku do tych grup rdzennych wydawały, może zostać zakończone. To dla tych grup rdzennych była ogromnie ważna kwestia i wrócę do tego jeszcze za chwilę.
No i podsumowując, czym są takie, czemu w ogóle doszło do tych podpisywania tych nowoczesnych traktatów, one tak są nazywane z ludnością rdzenną, modern treaties. Władze Kanady przede wszystkim wychodziły z założenia, że potrzebują pewnej pewności, jeśli chodzi o zarządzanie terenami, ziemiami, zwłaszcza jeśli chodzi o eksploatację surowców naturalnych, i okazało się, że bez wyczyszczenia tych kwestii prawnych sprawy sądowe mogą przeszkadzać w jakichś takich kluczowych inwestycjach z punktu widzenia gospodarczego Kanady. Tak było w przypadku tego pierwszego traktatu, który zawarto z grupą Cree i Inuitami z północnego Quebecu, w związku z tym, że władze prowincji Quebec chciały zbudować sieć hydroelektrowni, które znane są do dzisiaj jako Hydro-Quebec. I okazało się, że protesty ludności rdzennej uniemożliwiały te budowy i dopiero zakończenie tych kwestii własności doprowadziły do tego, że ta inwestycja w postaci sieci hydroelektrowni mogła zostać sfinalizowana. Natomiast oczywiście z punktu widzenia ludności rdzennej to jest odzyskanie kontroli nad własnym losem, nad zarządzaniem własnymi sprawami, no oczywiście też nad ziemią. Ziemia z punktu widzenia kultur rdzennych jest tym kluczowym elementem i tutaj jest połączenie tych dwóch interesów i stąd mamy do czynienia z trudnymi negocjacjami, ale jednak z obu stron było dążenie do tego, żeby te negocjacje zakończyć. To jest mapa pokazująca wszystkie te nowoczesne traktaty z ludnością rdzenną, które są obecnie w Kanadzie podpisane, które funkcjonują. No jak łatwo, mam nadzieję, zauważyć, widzą Państwo, że w większości dotyczą one północnych fragmentów Kanady. Te skrawki południowe, które są objęte traktatami, to jest w większości Kolumbia Brytyjska. Kolumbia Brytyjska jest szczególnie interesująca pod tym względem, bo tam te historyczne traktaty nie objęły praktycznie większości obszaru, no i nie było jakichś takich elementów historycznych, które by utrudniały podpisanie tych już współcześnie traktatów. Natomiast północ, no, pod tym względem była tyle łatwiejsza, że rzeczywiście te bezpośrednio interesy osadników są tutaj dużo bardziej ograniczone. Istnieje dużo terenów, które są zupełnie jeszcze nie zagospodarowane, niezamieszkałe, więc było łatwiej. Oczywiście największym obszarem, na czerwono tutaj zaznaczonym, to jest obszar, który zajmuje dzisiaj terytorium Quebec, terytorium Nunavut, przepraszam, które jest, no, której w całości jest objęte traktatem nowoczesnym z Inuitami z wschodniej Arktyki. Widać też Yukon po lewej stronie na zachodzie z takimi różnokolorowymi ramkami, bo tych traktatów, tak jak już wspominałem, w Yukonie jest aż 11 i na 14 pierwszych narodów Yukonu 11 dotychczas podpisało te porozumienia. Natomiast przeskoczę teraz do tego drugiego tematu, czy drugiego elementu, który składa się na ten proces przemian politycznych na północy Kanady w ostatnich 100 latach. To jest dewolucja. Dewolucja władzy, czyli przekazywanie zarówno odpowiedzialności, zarówno uprawnień, jak i odpowiedzialności za podejmowane decyzje z poziomu federalnego na poziom terytorialny. Pokażę Państwu za chwilę, w jaki sposób to przebiegało, jakie elementy składały się na to, te zakresy władzy, które przekazywały władze z Ottawy na rzecz terytoriów, ale to, co teraz wydaje mi się, że jest ważne, żeby podkreślić, to, że no to jest taki proces, który jest trochę analogiczny do tego, w jaki rozwijała się w ogóle Kanada, patrząc na historię Kanady, kiedy kolonie otrzymywały uprawnienia ze strony metropolii. W momencie, kiedy doszło do zjednoczenia tych kolonii, powstania Dominium Kanady, to ten transfer uprawnień był taki najszerszy i wiązał się z
autonomią wewnętrzną, które dostało w 1867 roku Dominium. I motywacje, które stały za tą dewolucją władzy, są podobne jak ta dewolucja w terytoriach, czyli władza bliżej tych mieszkańców, których dotyczy, ma zapewniać ich skuteczność i lepsze decyzje właśnie poprzez uwzględnienie tego kontekstu lokalnego, szybkość tych podejmowania tych decyzji ma być większa i no, częściowo przynajmniej tak się dzieje. Historia dewolucji od 1870 roku, kiedy terytorium północno-zachodnie stało się częścią Kanady, kiedy od kompanii Zatoki Hudsona Kanada odkupiła właśnie te tereny północne wraz z ziemią Ruperta. No przez około 100 lat tak naprawdę, z wyjątkiem początkowych dekad, się specjalnie nie ma w ogóle o czym mówić. To jeden z tytułów wspominanego już Kenneta Coatesa, jedna z tytułów książek, którą napisał, to jest Canada's Colonies, pisząc o historii Yukonu i terytoriów północno-zachodnich. One były rzeczywiście takimi koloniami Kanady, z ograniczoną autonomią polityczną, z jakimiś takimi krótkimi okresami, kiedy troszkę się wybijały na niezależność. To w szczególności Yukon w okresie gorączki złota w Klondike przez kilka lat był pod tym względem wyjątkiem, kiedy przybyło kilkanaście tysięcy poszukiwaczy złota do Yukonu, kiedy uruchomiono przez chwilę legislaturę i rząd. Ale później po zakończeniu szybkiej tej gorączki złota właściwie wróciliśmy do stanu wyjścia. I to wszystko zaczęło się tak naprawdę zmieniać dopiero w latach 70., kiedy na skutek presji mieszkańców ciągłej, tych mieszkańców nie było dużo, no ale jednak zwłaszcza w Yukonie to było, byli w dużym stopniu tacy mieszkańcy, którzy gdzieś zaczęli być związani z tymi terenami, ale też przemian w ramach polityki Kanady zaczęto tą dewolucję w praktyce wprowadzać w życie od lat 70. I no, wprowadzono takie elementy, które oczywiście w Kanadzie funkcjonowały już od wieku XIX, czyli demokratyzację systemu władzy, czyli wprowadzenie na przykład legislatur pochodzących z wyboru, gdzie mieszkańcy mogli wybierać swoich przedstawicieli. Tutaj w przypadku terytoriów północno-zachodnich dopiero w 1967 taka w pełni wybieralna legislatura zaczęła istnieć. Zasada rządu odpowiedzialnego, czyli to, że te terytoria przestały być zarządzane z odtawy poprzez mianowanego komisarza, zaczęły mieć swoje rządy, gabinety premierów. W Yukonie to się stało dopiero w 1979, a w terytoriach północno-zachodnich jeszcze później. No i oczywiście transfer uprawnień, i on przebiegał na początku dosyć wolno, był taki od przypadku do przypadku, przyspieszył bardzo wyraźnie dopiero w latach 90., to tak naprawdę pod koniec lat 90., a dopiero w XXI wieku terytoria dostały, i to dwa z trzech, czyli Yukon i terytoria północno-zachodnie, kontrolę nad zasobami naturalnymi, nad ziemiami właściwie publicznymi i zasobami naturalnymi. I to jest o tyle ważne, że ten sektor wydobywczy, ten sektor związany z eksploatacją surowców naturalnych, no jest kluczowy dla gospodarki północnej Kanady i bez sprawowania jakiejś kontroli, decydowania o tym, co może powstać, co nie może powstać, jakie kopalnie mogą powstać, jakie nie, no to te władze terytorialne były no pozbawione jednej z najważniejszych uprawnień, które mogłyby posiadać. No efekt jest taki, że dzisiaj mamy właściwie sytuację, kiedy terytoria, i to dotyczy Yukonu i terytoriów północno-zachodnich, mają uprawnienia, które są zbliżone w bardzo dużym zakresie do tego, jak wyglądają uprawnienia prowincji, z pewnymi wyjątkami, ale
one nie mają aż takiej istotnego znaczenia z punktu widzenia zarządzania tymi terytoriami. Nunawut jest w najgorszej sytuacji, ponieważ jeszcze ciągle nie dostał kontroli nad zasobami naturalnymi i te rozmowy na temat dewolucji jeszcze trwają. I pokażę Państwu właśnie teraz na przykładzie samego Yukonu, jak te dwa procesy się połączyły i co one w efekcie dały. Czyli mamy Yukon, który jest no, wyjątkowy na tle innych miejsc w Kanadzie, zupełnie wyjątkowy. To jest miejsce, właściwie ta świadomość tego faktu, że Yukon jest takim specjalną jurysdykcją, specjalnym regionem Kanady pod tym względem jest nawet w samej Kanadzie niespecjalnie duża, a myślę, że warto o tym pamiętać. Mamy w przypadku Yukonu pełną dewolucję władzy. Zaraz jeszcze w kilku krokach pokażę Państwu, jak ona przebiegała. No a z drugiej strony mamy, mam nadzieję, że to widać w tym drugim okręgu, właściwie większość terytoriów objęte porozumieniami ziemskimi i samorządami z ludnością rdzenną. I to jest zupełnie coś, co jest no, czymś wyjątkowym, bo tych grup jest wiele, jest ich kilkanaście, 14 pierwszych narodów Yukonu. Więc to było o tyle trudniejsze niż z jedną grupą, jaką stanowili Inuici w przypadku Nunawut. Te negocjacje były, no, siłą rzeczy musiały być dłuższe i trudniejsze. No i w efekcie powstał w Yukonie nowy system rządzenia, taki, który obejmuje zarówno grupę związaną z władzami publicznymi, jak i oczywiście te samorządy ludności rdzennej. Ta dewolucja, już przekazywanie tych uprawnień z Ottawy do Whitehorse, do władz terytorialnych, przebiegła w kilku krokach. Największy zakres miała ta dewolucja w latach 70., chociaż tutaj był ze strony władz federalnych jeden podstawowy opór, czyli w momencie, kiedy ten rozwój praw ludności rdzennej, o którym wcześniej wspominałem, został zaakceptowany, czy to w ogóle prawa pierwotne ludności rdzennej zostały zaakceptowane przez władze federalne, no to okazało się, że do czasu rozstrzygnięcia tych sporów własnościowych i samorządowych część uprawnień nie może zostać przekazana i dopiero pod koniec lat 90., gdy do negocjacji zostały włączone grupy rdzenne, to zaczęto tak w istocie dyskutować na przykład nad właśnie tymi kluczowymi kwestiami związanymi z surowcami naturalnymi. We wcześniejszych dekadach przekazywano Yukonowi no jakieś takie czasami wręcz banalne uprawnienia, nie wiem, na przykład wydawanie licencji na połowy, nawet takie rekreacyjne ryb, albo takie uprawnienia, które w większości posiadają władze miejskie w innych częściach Kanady. To, tak jak mówiłem, było dosyć takie. Ten proces przekazywania nie miał takiej ciągłości. Właściwie władze publiczne przez długi czas w Yukonie nie wiedziały, co będzie następnym krokiem, czy on w ogóle się, czy on zostanie dokonany, czy nie. To zostało zakończone, tak jak już wspominałem, na początku wieku XXI i dzięki wspólnym negocjacjom, to zresztą na zdjęciu widać, że wśród negocjatorów i uczestników obecnej struktury władzy w Yukonie są przedstawiciele tej grupy osadników, Yukoners, tych mieszkańców, którzy przenieśli się z pozostałych części Kanady czy spoza Kanady bezpośrednio do Yukonu i oczywiście ludów rdzennych. Mamy trzy filary, które w ramach tego systemu władzy są uznawane za kluczowe. Ustawa o Yukonie mówi o tym, jak wyglądają władze w Yukonie i to jest ustawa, która notabene jest przez parlament federalny uchwalona. Mamy porozumienie dotyczące tych surowców energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego i tak zwane devolution transfer agreement, czyli przeniesienie własności nad ziemią i zasobami, które są tymi zasobami mineralnymi, które są ukryte pod powierzchnią ziemi.
I wrócę do tego systemu władzy za chwilę, natomiast oczywiście ta dewolucja się w Yukonie zazębiała i to jest taki element, który no, jest niezwykle ważny z dążeniami do rozstrzygnięcia tych kwestii związanych z prawami ludności rdzennej. I tutaj mają Państwo na zdjęciu Elijah Smitha, który był jednym z wodzów pierwszych narodów Yukonu, który zapoczątkował w ogóle proces dochodzenia tych roszczeń. On w 1973 był uczestnikiem delegacji kilkunastu wodzów indiańskich, która przyjechała do Ottawy na spotkanie z premierem Pierre'em Trudeau i przedstawiła plan uregulowania na przyszłość relacji z pozostałą częścią mieszkańców Yukonu. Yukon jest w ogóle w specyficznej sytuacji, ponieważ to jest jedyne terytorium, gdzie ludność rdzenna stanowi mniejszość w ogóle w strukturze mieszkańców. Obecnie jest około 20% mieszkańców Yukonu. Yukon liczy niecałe 40 tysięcy mieszkańców, więc to nie jest duże terytorium, ale tylko około 20% stanowią ludy rdzenny. Więc o tyle był w trudniejszej sytuacji niż w pozostałej części na północy, że dominowali jednak w strukturze władzy, w rządzie, w innych częściach władzy pozostali mieszkańcy, nierdzenni, tacy, którzy no, oczywiście siłą rzeczy mieli trochę inne spojrzenie na to, jak powinna struktura władzy wyglądać. Natomiast Elijah Smith był wizjonerem i takim wizjonerem, który dzisiaj bardzo często jest to podkreślane, wymyślił sobie, że ta nowa struktura władzy może zostać osiągnięta, że uda się stworzyć nową strukturę władzy polegającą na tym, że ludy rdzenne i pozostali mieszkańcy dojdą do porozumienia i zostanie stworzony nowy sposób zarządzania Yukonem. Ten tytuł Together Today for Our Children Tomorrow to był tytuł takiej broszury, którą Rada Indian Yukonu, dzisiaj Rada Pierwszych Narodów Yukonu spisała i przekazała premierowi Trudeau i oni na szczęście trafili na dobry moment. Dobry moment, kiedy właśnie ta polityka negocjacji z ludami rdzennymi w Kanadzie się jakby otwarło się to okienko na te negocjacje. I Yukon i Pierwsze Narody Yukonu wykorzystały tą możliwość. I to oczywiście, tak jak wspominałem, te negocjacje zwykle trwają długo, one nie są proste, chociaż początkowo zakładano, że dojdzie do porozumienia w ciągu 6 miesięcy, jak zaczęto siadać do stołów negocjacyjnych, efekt był taki, że negocjacje trwały prawie 2 dekady. W 1990 roku podpisano tak zwane porozumienie parasolowe, które zawiera podstawowe takie wzorce na takie ramy, w ramach których mogą poszczególne pierwsze narody negocjować swoje konkretne porozumienia. I dotychczas 11 z 14 pierwszych narodów podpisało takie porozumienia finalne. I one mają status chroniony konstytucyjnie, co jest o tyle ważne, że bez zgody tych pierwszych narodów nie można nic w nich zmienić, chociażby władzom kanadyjskim one się nie podobały. No i co się w nich znajduje? Po pierwsze, pierwsze narody Yukonu po podpisaniu tych porozumień przestały podlegać ustawie o Indianach. Indian Act z 1876 roku jest jednym z takich narzędzi opresji grup indiańskich w Kanadzie, między innymi w zakresie na przykład struktury władzy tych poszczególnych plemion. Dzisiaj szereg problemów, które w ogóle w Kanadzie istnieją na drodze do porozumienia Indian z rządem federalnym, polega na tym, że część grup indiańskich cały czas ma taką strukturę narzuconą przez ustawę o Indianach. Na przykład struktura zarządzania tymi plemionami nie odpowiada historycznym doświadczeniom. Tak w przypadku pierwszych narodów Yukonu, tych, które podpisały to porozumienie, nie ma z tym, o tym mowy. One mają status chroniony konstytucyjnie, konstytucje poszczególnych pierwszych narodów, te narody sobie stworzyły,
No i z pełnymi konsekwencjami też posiadania osobowości prawnej. Te pierwsze narody mają na przykład prawo do podpisywania umów czy zaciągania jakichś pożyczek. Mogą niezależnie zarządzać tymi swoimi funduszami, ziemią, które dostały. Tej ziemi nie było aż tak dużo do podziału w Yukonie, bo tylko około 8,5% powierzchni Yukonu dano jako tą ziemię, która może być w tych porozumieniach rozdzielona. No niemniej jednak ta własność była bardzo, to była bardzo jasno sformułowana, więc na części ziemi te plemiona są właścicielami, takimi zbiorowymi ziemi z takim pełnym zakresie, jak tylko to w prawie kanadyjskim istnieje. Ale trzeci element jest też istotny, ja do niego się zaraz będę odwoływał, czyli współzarządzanie środowiskiem naturalnym oraz zasobami. Na części ziemi plemiona, czy te pierwsze narody Yukonu mają możliwość współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji, co może powstać, co nie może powstać. I okazuje się, że to dotyczy oczywiście tych ziem, które tradycyjnie były tymi ziemiami tych poszczególnych plemion, tych poszczególnych grup. I to w praktyce powoduje, że pierwsze narody stały się takimi współdecydującymi o pewnych zmianach grupami. Na mocy tego porozumienia parasolowego powstało szereg takich instytucji o charakterze współzarządzającym, w którym w składzie są zarówno przedstawiciele władz publicznych, czyli tych mieszkańców nierdzennych, jak i poszczególnych grup rdzennych. I takie instytucje jak Rada do Spraw Planowania Przestrzennego, jak Rada do Spraw Oceny Wpływu na Środowisko jakichś inwestycji, no to są takie kluczowe jednostki, w ramach których to współzarządzanie występuje. One mogą podejmować decyzje, one prowadzą procesy oceny, wzywają świadków, proszą o nadsyłanie dokumentów. I mimo że finalnie decyzję podejmuje rząd, ostateczną decyzję rząd Yukonu, no to takie procesy oceny i to wszystko, jakie są zalecenia takich jednostek, no nie może być przez władze Yukonu zignorowane. I to też może się wydawać czymś, co nie ma specjalnie jakiegoś takiego dużego znaczenia w praktyce, a okazuje się wręcz przeciwnie, że w praktyce to ma ogromne znaczenie. Na terenie terytorium, który, no, gdzie ziemia i zasoby są jednym z kluczowych elementów związanych zarówno z kwestiami rozwoju gospodarczego, jak i z kulturą tych grup rdzennych. Pierwsze narody mają ten wyjątkowy związek z ziemią, z jego zasobami, to jest część związana z kulturami tych grup. I to dla nich to jest oczywiście coś, co ma wymiar nie tylko praktyczny, albo wręcz ten wymiar duchowy łączności jest najważniejszy, no to czy może na przykład powstać jakaś kopalnia wydobywająca, powiedzmy, jakieś metale albo jakieś inne surowce z podziemi w miejscu, gdzie tradycyjnie te grupy na przykład traktowały te tereny jako część ich kultury, no to jest coś najważniejszego. I te instytucje współzarządzające na przykład są częścią planowania przestrzennego, planowania zagospodarowania przestrzennego w Yukonie, gdzie są tworzone te tak zwane regionalne plany zagospodarowania przestrzennego, mówiące o tym, co może powstać, a co nie może, ile procent ziemi jest chronione na mocy w związku z na przykład z unikalną przyrodą, z jakimiś elementami środowiska przyrodniczego, które wymagają ochrony. I w tych regionalnych planach zagospodarowania następuje taka próba zbalansowania interesów z jednej strony
tylko gospodarczych, z drugiej strony interesów związanych z wartościami cen ważnymi dla pierwszych narodów, no a z trzeciej strony jakimiś interesami ogółu wszystkich mieszkańców Yukonu. To są bardzo skomplikowane, trudne negocjacje i one okazują się, że no, te instytucje, które powstały po tym, jak władza została przekazana na poziom Yukonu, właśnie ta władza decydowania ostatecznego o tym, do czego te ziemie mogą służyć, i z drugiej strony te rady współzarządzające jako część porozumień ziemskich i samorządowych pierwszych narodów powstały, no to mamy po raz pierwszy włączenie obu grup w taki proces, który no, finalnie prowadzi do podejmowania decyzji. Jednym z takich przykładów, najbardziej takich praktycznych, jest to, co ten proces, który dotyczył północnych fragmentów Yukonu, takiej części zlewiska rzeki Kill, bardzo unikalnej przyrodniczo, niezagospodarowanej jeszcze dotychczas, z cennymi miejscami zarówno pod względem kulturowym, jak i pod względem oczywiście ewentualnej eksploatacji surowców mineralnych. 10 lat prace nad tym trwały. Komisja do spraw planowania przestrzennego, gdzie częścią członków były też ludy rdzenne, przedstawicieli ludów rdzennych, zdecydowała o tym, żeby objąć większość tego terenu ochroną i zakazać jakiejkolwiek działalności górniczej. Jej decyzja została zmieniona przez władze Yukonu, wtedy władze takie bardzo konserwatywne. Premierem był przedstawiciel Yukon Party, która jest po prawej stronie spektrum politycznego w Yukonie, do którego przede wszystkim tej siły politycznej, przede wszystkim ta kwestia rozwoju gospodarczego miała znaczenie. I pierwsze narody wraz z ekologami podały tą decyzję, tą zmienioną decyzję władz Yukonu do sądu, i Sąd Najwyższy w orzeczeniu, które wydał 4 lata temu, uznał, że zostały naruszone prawa, które są gwarantowane pierwszym narodom w tych porozumieniach ziemskich. I to jest taki swego rodzaju zwycięstwo tego myślenia o tym, że decyzje muszą być podejmowane w porozumieniu między tymi dwoma grupami, bo jeżeli nie uda się tego porozumienia dokonać i będzie się próbowało, czy jedna, czy druga strona wprowadzić mimo to preferowane przez siebie rozwiązania, no to nigdy nie dojdzie do pogodzenia relacji. Nigdy nie dojdzie do czegoś takiego, co w Kanadzie jest nazywane reconciliation, czyli pogodzenie dwóch grup rdzennej i pozostałych mieszkańców, naprawienie krzywd wyrządzonych jednej grupie przez drugą, znalezienie jakiejś ścieżki na przyszłość. I to doświadczenie Yukonu bardzo często jest wskazywane jako taka droga naprzód, jako wzór, z którego można skorzystać. I to nie jest tylko oczywiście opinia białych mieszkańców, czy nie tylko białych, ale nierdzennych Yukonu czy Kanady, tylko bardzo często samych grup rdzennych. Przepraszam, ktoś pana doktora wyłączył mikrofon. Tak, już nad tym panuję. Przepraszam bardzo. Już się włączyłem. Tak, dobrze. Powiedziałem, że to jest ostatnie zdanie, które powiem, więc powtórzę go jeszcze raz. Yukon jest takim do pewnego stopnia miejscem, do którego można się odwołać jako do przykładu, gdzie te rozwiązania mające na celu pogodzenie interesów obu grup, wymazania tej przeszłości albo przynajmniej pogodzenia się z tymi złą częścią historii i stworzenia nowych ścieżek na przyszłość, gdzie to się udało. Oczywiście to nie jest jedno, znaczy nie wszystkie, nawet pierwsze narody Yukonu akceptują te rozwiązania, które zostały w latach 90. przyjęte i później wprowadzone w życie. No niemniej jednak większość ludów rdzennych Yukonu uważa, że to jest cenne doświadczenie, takie doświadczenie, które
jeżeli miałyby ocenić pod kątem tego, czy zmieniło to ich możliwości działania na plus czy na minus, to oceniają je jako doświadczenie bardzo pozytywne, budujące ich autonomię, rewitalizujące ich kultury, włączające je w zarządzanie tym terytorium. No i z drugiej strony to jest też cenne doświadczenie dla pozostałych mieszkańców Yukonu, którzy no, to nie ma co ukrywać, przez wiele dekad byli bardzo rasistowsko nastawieni do ludów rdzennych. Oni też musieli przepracować te swoje doświadczenia i zmienić swoje relacje z ludami rdzennymi. I chcąc osiągnąć rozwój gospodarczy, chcąc doprowadzić do rozwoju gospodarki, no, doszło do pewnego kompromisu i ten kompromis wydaje się działać. No tak przynajmniej w większości wypadków jest oceniany. Zresztą takie jest moje też osobiste doświadczenie. Tyle ode mnie. Jeżeli, nie wiem, czy mamy może 5 minut czasu, no, moglibyśmy poświęcić na pytania, to chętnie bym wykorzystał ten czas, a jak nie, to dziękuję Państwu.